Cześć, tu Brodka. Jesteśmy na Nocnych Markach Aktywista. Pozdrawiam wszystkich oglądających. Ja generalnie mam tak, że jak dany projekt wychodzi, to rzadko odpalam płytę w swoim jakoś odtwarzaczu, ale przez to, że powstało bardzo dużo teledysków do tego projektu, to na planie klipu na przykład zapętlona piosenka leciała 30 razy, więc chcąc nie chcąc spotykałam się z tym materiałem cały czas w różnych głośnikach i muszę przyznać, że ja bardzo lubię płytę Clashes i nie zmieniłabym na niej ani jednego dźwięku. Traktuję już to tak jako zapis pewnego momentu mojego życia. Wtedy tak czułam, wtedy to akceptowałam i nie ma już jakby co do tego wracać. Można tylko to, co już zostało wydane, przekształcić w coś nowego, czyli właśnie wszelkie nowe rzeczy na nowych polach, które się działy przy okazji tego projektu. I tam decydowałam tak, jak akurat czułam w danym momencie, ale do samej muzyki nie wracam, bo tak po prostu mam, ale jestem z tej płyty bardzo zadowolona. Muzykę napisałam sama i teksty w dużej mierze też, więc to jest pod tym kątem moja autorska rzecz, ale ja siebie jako tą postać na płycie zawsze traktuję jako jeden z instrumentów, jako jedna z postaci, która po prostu występuje w danym projekcie i pełni jakąś rolę. Tak jak na Grandzie ja po prostu wcieliłam się w jakąś taką postać, która jest trochę z innego świata i łączy w sobie jakieś takie dziwne, kolorowe, rytualne wudu rejony z czymś takim po prostu z pewnego rodzaju folk fantasy, a w tym przypadku ten projekt zdecydowanie jest bliżej człowieka, ale też miałam wrażenie, że jestem jakimś takim, no mój głos jest jakimś instrumentem na tej płycie, więc też po prostu używałam go w różnych utworach w różny sposób, żeby jak najlepiej oddać dramaturgię czy jakieś emocje, na których mi zależało. Po pierwsze tak, ten projekt był dosyć konceptualny i jakoś przez to, że może taki najbardziej autorski z moich dotychczasowych, to też ja widziałam te piosenki jakoś w ogóle zobrazowane i miałam konkretne pomysły na to, w którą stronę z tymi utworami wizualnie można byłoby pójść, co wcześniej rzadko mi się zdarzało i po prostu mając takie poczucie, że mam jakiś konkretny pomysł i nie zawaham się go użyć, to pomyślałam sobie, dlaczego nie podjąć się też realizacji reżyserii takiego teledysku. Co prawda nie sądziłam, że wydarzy się to dwukrotnie, ale tak się stało i jestem bardzo szczęśliwa z tego powodu, bo zrealizowałam też swoje takie marzenie z czasu nawet liceum, bo ja zawsze chciałam studiować reżyserię. W zasadzie wylądowałam na fotografii tylko dlatego, że trochę wymiękłam i stchórzyłam przed reżyserią, więc zawsze to było moje marzenie, żeby jednak reżyserować klipy, ale tylko robię to w momencie, kiedy czuję, że sprostam temu wyzwaniu i kiedy mam na to konkretny pomysł. Tak się zdarzyło przy okazji dwóch piosenek na Clashes i super satysfakcja. Płyta ukazała się w maju i przez ostatnie pół roku bardzo dużo rzeczy się wydarzyło. Była trasa i polska, i brytyjska, i krótka europejska, i w zasadzie powstało 7 klipów do jednej płyty, więc przyszły rok będzie pewnie upływał pod hasłem koncertów nadal. Prawdopodobnie letnich festiwali, których nie zagraliśmy zbyt dużo w tym roku. Udaje się też na urlop w celu pracowania nad czymś nowym. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, ale zobaczymy. No, zobaczymy, co 2017 przyniesie. Myślę, że będzie nadal fajnie.